Cześć, z strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak w łatwy sposób przejść nowy tryb, który został dodany do gry i nazywa się Rozwałka Miasta. A do dzisiejszego glitcha będziemy potrzebowali swojej drużynie Gale'a, który swoją wichurą śnieżną zepka Godzillę na budynki i ona się tam zblokuje, dzięki czemu w łatwy sposób będziemy mogli przejść ten tryb. Więc moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Brawl Stars, gdzie sprawdzam różne ciekawe glitche, no to zostawcie łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek. A teraz na szybko poleci krótki film podesłany przez mojego widza, który robi zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Ślicznie Ci dziękuję za wsparcie, mega serducho dla Ciebie, a jeżeli Ty też chciałbyś być na moim odcinku, nie zapomnij nagrać, kiedy robisz jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars i podeślij do mnie na maila. Mail macie w opisie. Okej, moi drodzy, lecimy z tematem. Pomoże mi w dzisiejszym glitchu Meganka oraz Jurek z mojego klanu. Elo, elo, witam wszystkich. Tak by the way możecie wbić na kanał Meganki, link w opisie, zostawcie jej subika, bardzo pozytywna osóbka, z którą można sobie zawsze zagrać. Polecam serdecznie. Uwaga, patrzcie, i teraz będziemy glitchowali naszą jaszczurkę. Hop! I ona teraz została zbugowana. Dobra, dobra, cofamy się. Pięknie została zbugowana. Jak widzicie, ona nic nie robi. Nic nie robi. Nie podchodzimy i przeskakujemy tutaj po prostu trampolinką. W bezpieczne miejsce. Uda się? Nie, nie udało się. Jeszcze raz postawmy tą trampolinę. Uwaga, cyk. Nie, no znowu się nie udało. Co ty, Farel, trolujesz gierkę? Ej, prosto postaw trampolinę. Git, dobra. I chodźcie tutaj do mnie. I po prostu wystarczy, że teraz sobie poczekamy. No i wygrywamy tą gierkę na easy. Teraz, moi drodzy, poczekajmy sobie jakieś 12-13 minut, aż nam się gierka odblokuje. No i zobaczymy, czy mamy kolejny poziom odblokowany. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. I jak widzicie, poziom ekstremalny 2 mamy już odblokowany. Więc lecimy od razu z kolejnym trybem. I postanowiłem, moi drodzy, że nie będę już nagrywał więcej tego trybu, tylko nagram ostatni tryb, który uda mi się przejść, ponieważ to jest nudne, więc za chwileczkę zobaczycie jakiś gameplay z gierki, a na samym końcu sprawdzimy, jaki poziom udało mi się maksymalnie odblokować, używając właśnie tego glitcha. Jak widzicie, na poziomie ekstremalnym mamy też w prawym górnym rogu licznik i teraz boss wpadnie w furię po chyba 1,5 minuty. Uwaga, zobaczcie, jak on jest teraz wielki, zobaczcie, co on robi. Ja sobie do niego podchodzę, tak naprawdę on mnie nawet nie bije, ale teraz wystarczy, że wytrzymamy 15 minut na nieaktywnej gierce i mamy kolejny poziom zaliczony. Nie, no coś pięknego. A czekajcie, podejdę pod głowę. Ała! Ła, dobra, bije, bije. Okej? Okay. Żeby was, moi drodzy, nie zanudzać w dzisiejszym odcineczku, jak cały czas stoimy w miejscu i po prostu obijamy boty, zagrajmy sobie meczyk naszym wspaniałym Gale'em na bardzo fajnej mapce. Powiem wam, że lubię tą mapkę. I ta mapka jest bardzo fajna pod Piper, pod B, ale pod takiego Gale'a pewnie też się nada. Ała! Dobra. Prawie się nadziałem. Wycofajmy się troszeczkę. O ty, czy przecież pokowali przez ściany. Ała. Nie no, kruczek jeszcze u góry, najgorzej. Ja te skrzyneczki sobie otworzył, tego kruka może obijmy troszeczkę. Nie no, patrz co ten. Ale to popsułem, dobra, ja uciekam. Nie wiem jak wy, ale ja spadam, max. Raz, dwa, trzy, leży. Na szczęście, kiełek. Kiełek, my kumple, zostaw mnie, kiełek. Ja uciekam jak najdalej. Dobra, jest cube, dam radę go wziąć. Okej, okay, ile? 2000 życia straciłem, dobra, zaraz się szybko zregenerujemy i lecimy dalej. Dobra, ona ucieka przede mną, więc spoko. Nie ma star powera, więc to nie jest wcale żaden zawodnik, ale ma 7 cubów. Więc tutaj ona może zaskoczyć, dobra. Ale ma przerąbane, każdy się na nią sfokusował. Nie no, kruczek zostaw, więc co ty, kruczek, świrujesz coś? Dobra, Piper, wow, Piper! Dostała? Nie! Przeskoczyła to! Ja dziękuję, spaliłem ulta bezsensownie. Bardzo mało życia zostało mi. Kurczę, chciałem tą Piperkę wrzucić wrzucić w strefę. Ale niestety się nie udało. Czemu ta Piper się nie leczy? Kruk leży. Dobra. No wychyl się, wychyl się. Kumpel. Dobra, biorę te cuby. Dostałem ja kontra Piperkę. Ona ma jednego cuba. Pobejtujmy ją trochę. Hop! 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 Ała, dobra, trafiła. Przepraszam, przepraszam, że oplułem za mocno. Jakby tu ją zaskoczyć? Zróbmy to tak. Ona odpali ulta. Lecę. Dobra, trafiła mnie w sumie. Nie jest głupia babka, ale po co ona odpaliła tego ulcika teraz? No, mam ją na strzała. Pobawmy się z nią trochę. Czemu ona strzela zamiast zresetować sobie życie? Elo. Smutno mi jest, że muszę cię zabić. Słuchaj, masz tu trampolinę i leć. Także papa, koleżanko, bujaczek. Hej. Nie miała szans.
więc sama się zabiła. Smutno mi jest z tego powodu, ale taki jest Brawl Stars. Lecimy dalej, moi kochani. Skoro mówiłem, że to jest bardzo fajna mapka pod Piper, to zagrajmy sobie tym razem Piperką. Okej, to był jakiś chłop od razu. Tylko co to za chłop był? Dobra, uciekł. Nie, Rosa. Słuchajcie, zróbmy to tak. O Jezu, jak mi się coś ciężko celuje w dół. Dawno nie grałem Piperką. Z tydzień. Więc dosyć dawno. Dobra, Rosa myśli, że co? Że ona mnie podjedzie, czy o co chodzi? No i patrz, przecież ja cię robię, kobieto. No i... kończymy zabawę. Dobra. Miała szczęście. Miała szczęście i to bardzo duże. Kurde, nie mam ulta, uciekła mi. Dobra. Ajajaj, mogłem wziąć ten inny star power, dzięki któremu bym szybciej strzelał. No ale trudno, wziąłem, że mam, wziąłem ten star power, którym, dzięki któremu, o kurczak, i przerzut jej zrobił. Dzięki któremu, ajaj, poczekajcie, dokończę wątek. Dobra, leży, dzięki któremu mocniej strzelam z ukrycia. Nie no, ma 7 kiłów, serio? Nie no, nie dostrzelę do niego. Dobra, dostał bombę. Tutaj mam go w potrzasku, jednak nie, uciekł mi. Ajajajajaj, dobra, on leci trampolinką sobie, jak szef, do góry. A ja będę go obijał, raz, Rosa, dwa, Frank, raz, ała, Frank, zostaw mnie, Frank! Ulta odpalił, prawie by mnie porobił, dobra, Ems! Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, teraz trafię, leży. Wielkie starcie, szybki mecz, wow! Z jednym power cubesem się udało to wygrać, kurczę. Nie spodziewałem się tego, wam powiem, nie spodziewałem. Ta mapka jest też bardzo fajna pod nani, ponieważ jest tu naprawdę dużo przestrzeni. Jak sobie szybciutko ulta nabijemy, no to można coś poświrować samochodzikiem. Uśmiechnijmy się do tej pamki. A jest i nani jakaś, dobra. Elo nani, raz, dwa, leży. Na dwa hity nani ściągam. A ty pam, co taka smutna jesteś z twarzy? No dobra, lecimy, lecimy na ostro. Czy jakąś skrzyneczkę, czy po fragi od razu? O, jest gościu, super cel przez jedno L. Okej. Ja sobie otworzę skrzyneczki, bo ta nani naprawdę szybko otwiera skrzynki. Patrzcie, 2000 coś leży. Leży, chłoptaś. Ale tego Gina łatwo porobiłem. Raz, dwa. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra. Muszę uciekać, bo to było za gorąco. Leci samochodzik. Elo, Ginek. Ty już mi nie uciekniesz niestety, wyku. Bum, dostał. Z samochodzika. Mój ten samochodzik niestety nie zabija na hita. Jaki ja wziąłem w ogóle star power do tej nani? Chyba ten... gorszy, gdzie po prostu mój samochodzik nie bije mocniej. Ajajaj, mogę wziąć jednak ten inny star power. Dobra, odpalasz autko czy nie odpalasz? Odpaliła autko. O kurde, dobra. Ha. Fail! Dostała ode mnie jeszcze raz. Dostanie jeszcze raz. Nie, teraz. Ła! 1000 mi przywaliła. 6 zadymiarzy w grze jeszcze? Powiem wam, że dosyć sporo. Dostała. 2700. Dobra, pamka. Niestety, ale muszę cię kończyć, kochanie moje. Jadę po ciebie. Jadę po ciebie, byku. Bomba! 3000 coś i pszczółka Maja na hita schodzi. Chciałam je podejść od tyłu. Nie no. Ała, 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 ała. Dobra, nie bij mnie. Patrz, trafiła mnie. Padnę, padnę. 700 HP. Myślałem, że padnę, dobra. Schowajmy się gdzieś tutaj za beczkę. Dobra, beczka śmiechu. Lecimy po Piperkę? A dawaj po Piperkę. Jak uciekła, dawaj, chodź to, dawaj, Piper. Nie uciekaj mi, nie uciekaj mi. Nie, no nie trafiłem, dobra, ale teraz cię robię, Piperka. Ja dziękuję, jaka beka. Totalna. Ej, 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 ja bym tą pamkę chciał porobić z autka, serio, mówię wam. Raz. Dobra, poczekajmy na życie jeszcze troszeczkę. 1400. Okej, teraz będzie zaraz autko, zaraz będzie autko. Dobra, ona mi nie trafia. Raz i dwa. Wow! Lecę! Jadę autem! Jadę autem! Jadę autem! Nie, nie trafiłem! Nie trafiłem! Zabiję mnie! Zabiję mnie! Dobrze, że się grzybki zrespiły! Nie trafiłem z tego auta! Czy wy to widzieliście? Nie no, coś pięknego! Przecież ta nani to jest cudowny zadymiarz! Let's go! Dobrze, moi kochani, lecimy i przeprowadzimy sobie malutki eksperyment. Jestem mega ciekawy, ile Godzilla bije na samym początku. Coś mi się wydaje, że to będzie około 2000 damage'a. No ale za chwileczkę zobaczymy! Trzeba to przetestować oczywiście. Patrz, dwóch Gale'ów w drużynie, pięknie. I uwaga, po ile bije? Au, 2000 równo, kurczę, zgadłem. Ała, prawie mnie zabiła. Co tutaj się dzieje? Dobra, mamy dwóch Gale'ów i zróbmy tak, niech ten ziomek. Naprawdę jej nie zblokowałeś? Mordeczko, popsułeś nam gierkę.
źle zblokowałeś. Tylko Farel potrafi blokować Godzillę poprawnie. Dobra, zacznijmy od nowa. Dobra, moi drodzy, Godzilla się zblokowała. Jakimś cudem zblokowała się tutaj, w tym dziwnym miejscu. Nigdy w tym miejscu jej nie zblokowałem, a robiłem to ponad 16 razy. Dobra, jest kozak, myślałem, że u góry się zblokuje. To teraz wystarczy, że moi kochani, wskoczymy sobie tutaj. No i to wszystko ładnie, pięknie przeczekamy. Moi kochani, logujemy się do gierki i uwaga, uwaga, ciekawe, czy będzie 16 poziom zaliczony. I uwaga, wejdźmy w mój profil, bo tutaj mogę kliknąć oglądaj? Nie. W tej chwili gracz nie bierze udziału w bitwie. Aha, troszeczkę dziwny komunikat. I teraz zróbmy może tak, kliknijmy na profil. I uwaga, tak jest, zaliczono najwyższy poziom rozwałki. Ekstremalny 16. To jest coś pięknego. No tutaj musicie koniecznie, moi kochani, zostawić łapeczkę w górę. No myślę, z 20, nie, z 16 tysięcy łapek. Nie przesadzajmy, 16 poziom to 16 tysięcy łapek. Mam nadzieję, że już łapkę zostawiłeś, kumplu. I to było na tyle z tego odcinka. Jak widzicie, moi kochani, udało nam się przejść ekstremalny 16. Wow, pięknie, coś pięknego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy wy też zdążyliście się załapać na ten glitch i jaki poziom udało wam się odblokować. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!